Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ze świńskiego, nie wiem, apartamentu, tak to możemy nazwać. A więc tak, dzisiaj zaczniemy od środka. Środka, tak żeby mnie było widać. Środka świńskich prosiętników, tak? Wypraszalników, jak to ktoś jakiś czas temu fajnie nazwał. Zaczniemy od środka, dlatego że tu będzie prościej pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć. A więc tak, znajdujemy się w takiej budce z włókna szklanego. Tak to wygląda, o, tam świniaki, o, fajnie je widać. Maciory sobie latają, hasają. Budki te służą, mają służyć do tego, ażeby świnie się w nich mogły wyprosić, tak? I bezpiecznie odchować prosiaczki. Tak to sobie wygląda. I są to budki, są to części przyczep od transportu koni, tak? Buchmanek. Te takie wysokie drewniane burty, a na górze takie ładne z włókna szklanego, czy tam z kompozytu, jak zwał, tak zwał, obłe. Gładziutkie kształty, to właśnie są te takie elementy. Budka jest wielkości ogólnie 1,80 m szeroka, czyli tutaj od ściany, od tej ściany do tej ściany jest 1,80 m. Światło drzwi w szerokości, tak jak jest w tej chwili, od deski do deski, to jest 1,50 m. Na środku jest, o, w tym miejscu jest najwyższy punkt, jest 80 cm od podłoża. Świnie bezproblemowo tutaj wchodzą, wychodzą i bardzo im pasują te budki. One, jak tam widać w oddali, za świniami stoi ich kilka. Na chwilę obecną mamy 9 takich budek. Po 9 mamy macior, loch. Na jesień, do jesieni może uda nam się jeszcze zorganizować więcej, no to jest kwestia po prostu finansowa. Na gwałt, na mus potrzebowaliśmy tego typu rzeczy na już, dlatego żeby świnki miały się gdzie wyprosić. Opcje były różne, z czego zbudować, zrobić, już kombinowałem dłuższy czas i po prostu w którymś momencie przypomniało mi się o moim koledze Łukaszu. Pozdrawiam cię, Łukaszu, serdecznie. Który właśnie, powiedzmy, że obraca się w kręgach zbliżonych do produkcyjnych tego typu rzeczy. I tam po prostu z nim zrobiłem deala. Łukasz potrzebuje prosiaczków, my potrzebujemy budki. I tak, jak tak to świat działa. Więc mamy takie budki. Tutaj w środeczku, jak za mną, zobaczcie, to jest 100% gładziutkie, bezpieczne. Zresztą to jest robione dla koni, więc to jest naprawdę prima sort, pierwsza klasa rzecz. Więc to już żadnej możliwości zranienia się i tak dalej. Grubość tych ścianek tutaj na razie nie widać, później wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. To jest około 5 mm, także naprawdę solidna rzecz. Dla świń jest to po prostu niejadalne, więc one nawet nie próbują. One już tutaj, tam w tych budkach, które tam są, chodziły, kombinowały i nie. A więc tak, światło tam wejścia było widoczne. Tutaj widzimy tył, o, tak jest zbudowany, zobaczcie. Jest to przód przyczepki, tak jak widzicie. Ładny, obły, półokrągły kształt i okienka po bokach. Te okienka są bardzo fajną rzeczą tutaj w tym momencie, dlatego że będą służyły jako wentylacja, jako jakieś tam źródło światła, chociaż może niekoniecznie ono jest potrzebne, ale jako jakiś tam wizjer dla nas, dla hodowców, żeby zajrzeć do prosiaczków. Tutaj mamy coś takiego a la grzędy porobione. Jeszcze zobaczę, będę nad tym myślał, jak to ogarnąć, żeby... Tu jest takie miejsce, do którego pod spodem, teoretycznie pod spodem i tutaj wierzchem, prosiaczki będą mogły sobie tutaj wejść,
i być w oddzielnym, powiedzmy, pomieszczeniu, ale jednak obok matki, swobodnie się wylegiwać w takim bezpiecznym miejscu, w którym mama ich po prostu nie przygniecie, no bo niestety to jest najczęstszy mankament, który się przydarza przy hodowli prosiaków. Ograniczanie właśnie zagnieceń prosiaków przez maciory. Dlatego niestety w przemysłowej hodowli świń lochy są no, zamykane w klatkach, tak, i one w tych klatkach tam spędzają prawie całe życie. Tylko tyle, żeby mogła wstać i się położyć, wstać i się położyć, i tylko prosiaki, żeby mogły ją doić. I tyle. Także tak to wygląda. Tu normalnie, tak jak widzimy, deseczki z tamtej strony są przywalone, pozysk z palet, blachowkręty, bardzo dobrze to się fajnie wyprofilowało, wyprostowało. Także tutaj już mamy, że tak powiem, podwalinę do mocowania do czegokolwiek. Z zewnątrz ewentualnie na zimę damy jakąś pleksę, czy przezroczystą, czy nieprzezroczystą, jeszcze się okaże. No ale tutaj przy bokach, tak widzimy, tutaj i tutaj w tym miejscu będzie wentylacja zachowana, także nie będzie to jakaś taka zamknięta buda, w której jakiś tam nadmiar obornika będzie szkodził. Będzie to wykorzystywane w zasadzie tylko w takim momencie, kiedy będą wyproszenia, tak? Po to, żeby nam te świnie za bardzo tego nie zdewastowały i tak dalej. Aczkolwiek jest przewidziane, ażeby jedna taka buda, dwie były ewentualnie dla świn, dlatego że to jest świetna ochrona przed deszczem i tak dalej. One bardzo chętnie z tego korzystają. Tak naprawdę w jedną się wszystkie nie mieszczą tutaj tą powierzchnię, ale 6-7 wchodzi swobodnie i koło siebie się kładą i są zadowolone. No ale one rosną, więc to długo też nie potrwa. W każdym bądź razie, żeby one tego nie niszczyły, to będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie na czas wyproszeń i odchowania. Później będzie to zabierane, a będą miały po prostu inny system, coś tam się wymyśli. Przypuszczam, że tak jak łowiec z przyczep, po prostu mobilne takie osłony przed wiatrem, przed deszczem i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że nie będą tego niszczyły, dewastowały, bo świnie są okropnymi dewastatorami wszystkiego. Także no, pożyjemy, zobaczymy. Także taki boksik. No, zobaczcie, tak wygląda. Ta deska to nie, to jest tylko po prostu oparte, położone na ziemi to cała buda, żeby tu po prostu można było to zrobić. Zobaczcie tutaj boczek, o tutaj też z tej strony też widać. Zobaczcie, o, deska jest dana, tutaj deska 2,36, jeżeli dobrze pamiętam, bo tu są boki proste, więc można to było wzmocnić i to się po prostu już jest cholernie usztywnione. Dzięki temu zabiegowi dodatkowo tam od początku, przesuń się, od tam od początku złapane taką deską dosyć grubą do tego miejsca, gdzie jest to połączone z tymi tą beleczką, z tymi deseczkami tam w oknie i tutaj tymi poprzeczkami dolnymi, tutaj to uzyskało bardzo dużą stabilność dzięki temu. W przyszłości może jeszcze tutaj te doły też powypełniam deskami, wzmocnię i dzięki temu będzie można to po prostu przeciągać ciągnikiem, ale mi się wydaje, że ja to zrobię troszeczkę inaczej i zrobię to natura, tak żeby to złapać u góry, cyk. Bardziej to do mnie przemawia przy tego typu konstrukcji po prostu, bo tu gdzieś się po prostu zawinie coś za trybi, to nie jest stalowa konstrukcja, po prostu rozerwie bok i po robocie. Nie wszystkie one są całe, niektóre tam wymagają troszeczkę naprawy, ale to w tych miejscach, w tych narożnikach tutaj, w tu, o, są przełamane, ale jak to zejdzie się do kupy, cyk, dostanie ramę z przodu i będzie pozamiatane, będzie się trzymało kupy. To mi zajęło dosyć sporo czasu, po prostu wykminienie, jakie to mają być wymiary, co, gdzie i ile. I teraz już po prostu mam jedną budkę zrobioną i teraz tylko po prostu policzyć sobie desek frontowych, bocznych, górnych, dolnych, wzdłużnych, tutaj te, które są za mną, naciąć chałtkę. I wszystkie po kolei budki tutaj będą przynoszone i ustawiane już w docelowym miejscu,
czyli tam, gdzie będą przebiegały wyproszenia. Znaczy, to jest tutaj, gdzie ja jestem, tylko troszeczkę w innej konfiguracji. Także tak to wygląda. Co jeszcze? Tutaj też już tak sobie pomyślałem, że zawczasu dam też taką wzdłużną beleczkę, jedną lub dwie, od, która się ciągnie tam od wejścia aż tutaj, po to, żeby też dać taką możliwość prosiakom schowania się tutaj, przytulenia się do ściany, czyli tutaj i tak, no, tak w takiej L-ce, tak? Czyli jeden długi bok i cały tył będą dla prosiaków przewidziane do tego, żeby mogły się bezpiecznie położyć, zasnąć, nie obawiając się tego, że zostaną po prostu zgniecone. Prosiaki, tak jak dorosłe świnie, one też tak szukają, mają naturalny ich behawior, nakłania je do tego, ażeby szukać takich w miarę bezpiecznych, przystępnych miejsc, tak? Więc to już jest sprawdzone. Prosiaki same sobie znajdują taki kątek gdzieś tam przy ścianie, w narożniku i wystarczy go tylko zabezpieczyć w ten sposób, tak, teoretycznie taką belką. No może ta jest za cienka, może trzeba dać dwie. Jeszcze to sobie przemyślę, przekalkuluję. Przepraszam, zobaczymy. W każdym bądź razie plan jest taki, ażeby było wzdłuż jednego boku i tutaj na końcu, tak jak już jest uszykowane dla prosiaków, tak będzie. Co jeszcze? Od środka możemy powiedzieć. Przód. Przód jest taka burtka zrobiona, no na razie jest z takiego, z odpadów. Tutaj robię z odpadów, dlatego, że po prostu muszę oszczędzać materiał na te boki i wzmocnienie po prostu tutaj tego światła wejścia do budki, do wyprosiętnika. Prosiętnik, kurczę, już mi uciekło. Nieważne. Tu siedzie, będą świnie się prosiły się. O co tu chodzi z tym? Dla świni to jest żaden problem, bo świnia po prostu tak jak człowiek podnosi nogę i przechodzi, tak? Nie musi podskakiwać, skakać, nic sobie z tego nie robi. Wysokość jest odpowiednia, cacy. Ale dla małego prosiaczka to już jest przeszkoda nie do przeskoczenia, a przynajmniej nie przez pierwsze kilka dni. I o to chodzi, żeby przez pierwsze kilka dni małe prosiaki nie mogły wydostać się z tej budki, po to, żeby przypadkowo gdzieś tam nie zawędrowały, nie zostały i tak dalej, i tak dalej. To tak jak małe kociaki, małe króliki czy małe pieski. Mają być tutaj, ale że po prostu czasami wiadomo, gdzieś się jakiś lepszy okaz znajdzie i zaczyna się wyrywać, no to po prostu ten taki pierwszy ciekawski, żeby sobie krzywdy nie zrobił, no to należy mu tę przestrzeń nieco ograniczyć. Jak już będą na tyle duże, żeby sobie przez to przeskakiwać, to raczej już będą na tyle duże, żeby sobie tutaj wracać. Wzbijanie się w duże grupy prosiaków od wszystkich macior jest jak najbardziej wskazane i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym będziemy rozmawiali w późniejszym czasie. Drapaczka elegancko działa, jak widzimy. W późniejszym czasie będziemy o tym rozmawiać. Na razie dzisiaj skupimy się na prosiętniku. No i już jesteśmy na zewnątrz i z tej strony kształt może już wydawać się dużo bardziej znajomy. I tak to właśnie wygląda. Troszeczkę śmiesznie, ale tak, takich to wymaga zabiegów, ażeby to po prostu wszystko wzmocnić. Te krawędzie są wzmocnione, zobaczcie tam. W środeczku tam byliśmy, tamta deska, tak samo jak tutaj ta deska właśnie robi za to, żeby ochronić tą krawędź, ta górna robi to samo. Tutaj wszystko jest poskręcane i dzięki temu cała buda uzyskała naprawdę świetną sztywność. Poza tym świnie przez te okna to hurtem przechodziły, także nie może tak być. Tak to wygląda z przodu. Tak to wygląda z przodu. O, to tam byliśmy sobie w środeczku. Teraz to jesteśmy z przodu. Tak sobie myślałem, kombinowałem, jak to ogarnąć. I wyszło mi, że po prostu bez żadnego rzeźbienia. Już tak kombinowałem deskę w środku. Tam nawet widać,
markerem ślady robiłem, żeby to rzeźbić, ale stwierdziłem, że nie będę robił w dwóch czy w trzech poziomach, kurde, takiej prostej rzeczy. Po co sobie to utrudniać? To ma być proste, jak najmniej materiału ma na to być zużyte, a jednak ma być solidne i swoją rolę, funkcję spełniać. Także tak to wygląda i teraz właśnie fajnie widać tam te deski wzdłużne, pięknie, i tutaj jest wszystko połączone od frontu aż tam do tych okienek. Także tak jak wcześniej mówiłem, tutaj światło wejścia jest 1,50 m, góra jest 80 cm, w środku od boku do boku jest 1,80 m, 2,36 m mają te boczne deski, dodatkowo tam jeszcze jest chyba 90 cm do szpica, tylko że tam już jest półokrągłe, ale tam jest dla prosiaków, więc to nie stanowi żadnego problemu. Tutaj jeszcze kupę materiału leży. Z tego, tak jak wcześniej mówiłem, teraz mam szablony gotowe. Wystarczy pomierzyć dokładnie, policzyć, ile desek potrzebuję, powycinać materiał, odłożyć na bok, resztę już pójdzie na opał. To już wszystko tutaj, co mam zgromadzone, już więcej materiału nie mam. Także to już ostatnie, ale muszę to wszystko po prostu wykorzystać na co się da i potem będziemy się martwić dalej. Także tutaj do tego momentu, do tego słupa będą poustawiane budki, do tego słupa, i o tą szerokość będą miały świnie dołożone pastwisko. Tak jak wcześniej wspominałem, świnie mają 1,5 hektara tutaj przewidzianego pastwiska. Tu jest 45 metrów od do, tutaj wzdłużnie jest 1,5 hektara, co tam nam daje chyba 15 kwater. 15 kwater po 15 arów, ale nie pamiętam tam o jakiej szerokości. W tej chwili mają 1,5 kwatery świnki przeznaczone. Jak dołożę im tutaj do tego słupa, to będą miały dwie z haczyczkiem małym. Także będą miały tam około 35 arów chyba, czy 36 dołożone. Także tutaj ta trawa wysoka, którą tutaj widzimy, będzie dla świń dołożona na dniach. Tutaj, gdzie jest niska trawa, to była po prostu wykaszana kosiarką i dawana świniom jeszcze w momencie, kiedy były na płycie, żeby się po prostu przyzwyczaiły. To całe te 1,5 hektara tak wygląda. Tutaj owce nie chodzą, owce mają tam są kury, owce tam biegają, nawet może widać tam takie białe przelatujące coś po pastwisku. Cały obszar tak wygląda, trawa została zostawiona, świnie wejdą w takim stanie wegetacji roślin, jakim będzie, to jest bez znaczenia. Ziemia się regeneruje, odpoczywa, nasiona z roślin się będą wysypywały i będą wzbogacały. No tutaj trawa jest naprawdę fajna, wysoka, spód już zielenieje, także teraz ostatnio parę dni padało, także fajnie jest. O, nasionka traw, o, tylko fruwają, także bardzo fajnie to wszystko się zagęści, elegancko. Jak tutaj poszukać, o, zobaczcie, już są nasiona lucerny, o, tylko tutaj jeszcze zielone, także to jeszcze chwilę, zanim będą. Koniczyna już się za chwilę będzie wysypywała, zobaczcie, o tutaj takie szyszki są, widać, o, i w środku, to w środku są takie małe żółte nasionka. O, jedną ręką to sobie mogę, ale o, nie. O, na środku widać, o tutaj, takie małe jajeczko. Tak mniej więcej wyglądają. To jest nieobukowane ziarno koniczyny. Także tego tutaj jest dosyć sporo. I koniczyny, lucerny, trawy, i to wszystko nam się tutaj pięknie wysypie. Co się nie wysypie, to świnie zjedzą i też będą zadowolone. Także tak to wygląda. Świnie, jak widzicie, sobie ryją. O, jest ich takie, o, normalne zachowanie wieczorne. Tak wygląda działeczka ze świniami po dłuższym czasie przebywania.
Jak spadły deszcze, to to rycie się naprawdę wzmogło przepotężnie i zdecydowanie dużo bardziej jest ono zauważalne, ale to nie tylko, że po prostu widać, bo trawa tutaj też była wykaszana do tego momentu kosiarką właśnie dla nich, tylko że zdecydowanie chętniej ryją tam, gdzie tej trawy, tej runi nie ma, aczkolwiek tak jak tutaj widzimy, możemy sobie podejść do dziewczyn. Szukają, szukają, szukają. I jak znajdą, to zjadają. One, jak widzicie, są grzeczniutkie. Tak jest, także złotniki zadowolone, cały czas 24 na dobę na wybiegu. One czują, że ja mam w kieszeniach te kasztany, orzechy. Wziąłem trochę dla nich, żeby je tutaj zachęcić, nie? Żeby było widać, a zobaczcie, co się dzieje. Zaraz wam dam. Tak wyglądają te budki. Jeszcze nie zrobione. I jak widzicie, w środku jest ryte. One normalnie przez te okna wchodzą, wychodzą w zależności od potrzeby. To miejsce jest ich ulubionym miejscem. Tutaj ta buda konkretnie. Ich tutaj zawsze najwięcej spędza noce. Jak śpią, to se można się do nich drzeć do bólu. Także tak to wygląda. Taka bateria. I tam po uzbrojeniu będą od tego słupa do tamtego słupa będą ustawiane, też tutaj blisko płotu. Dzięki temu, że będą miały elementy drewniane, zostaną ze sobą nieco połączone po to, żeby je po prostu świnie nie przesuwały i ewentualnie, jeżeli będzie trzeba, to bez problemu każdą jedną, a tam widzicie, każdą jedną budkę będzie można, czy świnie, izolować. No mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale należy być przygotowany na taką ewentualność. Tutaj też, jak widzicie, jest zryte okrutnie. Ale to nic. Zboże jak na razie dostają na trawę. Już parę razy się zbierałem, żeby się przejechać po beczki, ale jakoś zawsze coś innego. W końcu się pojedzie. Na razie dostają zboże na trawę, zboże fermentowane, podkiełkowywane, groch, owies i orkisz. I do tego tam troszeczkę serwatki i takie kilkudniowe ziarnko dostają i gra muzyka. Po 800, między 800 a 900 gram na sztukę dziennie, w dwóch porcjach są dzielone. Także tak to wygląda. Poidło z beczki na razie jest jeden ten smoczek. No takim sposobem je uczyłem. 2-3 dni temu podsłyszałem na jednym z vlogów amerykańskich, że świetnie sprawdza się masło czekoladowe, żeby posmarować tutaj tego cyca masłem czekoladowym i one bardzo super się szybko uczą. Muszę dołożyć jeszcze jeden smoczek, tak ćwiartkę dalej i niżej, nie? I będzie gitara. To tam beczka to beczka, tam jest pojemność tam 250 litrów, ale ja tutaj mam automat zamontowany. No. I normalnie tutaj sobie się podłącza. Oj. Normalnie się tutaj podłącza wężyka. Zamykam tutaj klamrą pokrywę i mogę sobie iść, tak? W razie czego zawsze jest zasobnik. Także tak to jest rozwiązane. Minus tego jest taki, że tutaj podkopują i tak dalej, więc też tutaj no, przestało padać, więc też muszę to przerobić i postawić to na jednolitej płycie jumbo albo nawet na dwóch.
albo nawet na trzech. No zobaczymy. Na pewno na jednej, chociaż po to, żeby to stało stabilnie, nawet jak tam lekko podkopią. Też beczka jest przypięta pasem od samego początku, ale jednak, o, ale jednak trzeba na to uważać. Dlaczego nie jest podłączone na stałe do wody? Dlatego, że ja serwatkę mają, tak? Daję porcję serwatki sypkiej, podłączam wodę i to się fajnie wymiesza i gra muzyka. I tak to wygląda. No świnie, jak widzicie, w swoim żywiole redlą elegancko zasilają. Dopiero jak działka będzie wyglądała w taki sposób, dzień przed przepędzeniem ich na następną kwaterę, cała działka będzie, na całej działce będzie rozsiane nasiona owsa na pewno i może grochu. Świnki coś tam zjedzą, coś tam zagrzebią, pozostawią po sobie dobrze doprawioną glebę wymieszaną z nasionami i o, to jest szefowa stada i pójdą sobie na następną kwaterę. No, także tak, o, tutaj mają basenik zrobiony i tak to wszystko fajnie wygląda. Mamy koniec czerwca, koniec czerwca, tak, koniec czerwca się zbliża. 6 lipca miną 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni odkąd knur wszedł do stada, więc tak naprawdę tam po tym 6 lipca można zacząć spodziewać się jakichś tam pierwszych wyproszeń, mam nadzieję. A to jeszcze, o, wracając do tych budek, to tam trzeszczy, bo trzeszczy. Ja mam 120 kg i mogę sobie po tym chodzić, skakać, biegać. O, a jak zejdę, to wraca, o, do poprzedniego kształtu. Nie, nie obgryzaj mi nogi. Dasz orzechy. Obiecałem, że jak będziecie dobrze pozować, to orzechy się posypią. Także tak to wygląda na razie, jeżeli chodzi o świnie. W sumie nic się nie zmieniło. Jestem zadowolony. Aha, płot. Weszły, jak tylko weszły, no to tutaj mamy siatkę leśną, jak widać dookoła. Przed siatką leśną chroni ich dwie linki z pastucha. Tam na boku była jeszcze tydzień temu była siatka. Ta zwykła do owiec, tam med 20. One ją również respektowały. Bez problemu, oczywiście nie obyło się bez jakichś tam prób wycieczek, że tak powiem. Ale tam wszystkie prądziku posmakowały i przestały kombinować. Może nawet prąd być wyłączony, one już siedzą. Tam w tej chwili, tak jak widzicie, albo nie widzicie, widzicie tylko paliki. Tam są tylko dwa druty i to już w zupełności wystarcza. Także można by było bez siatki leśnej już utrzymywać świnie bez problemu, no ale u nas, jak wiecie, nie da się tego zrobić. Musi być siatka leśna i to podwójna. Ale o tym też kiedy indziej, bo już się zrobiło aż dużo za długo. Także trening świń został zakończony, można powiedzieć. Bo doszliśmy do końca, czyli do... no może nie do końca, 95%. Bo 100% to jest wtedy, kiedy dorosłe maciory już utrzymują się na jednym drucie albo nawet jednym tylko sznurku. I tyle, co im potrzeba. I dla nich już po prostu jest to bariera nie do przekroczenia. Ja im groch rzucam, jakby ktoś pytał. Lubią groch tam w misce. Trochę mi się grochu wysypało, jak woziłem. I tak zebrane i tam od czasu do czasu wieczorami rzucam. Po to, żeby miały zajęcie, widzicie, one lubią szukać, gryć i tak dalej. Także tak. 9 szczęśliwych macior
jeden nieszczęśliwy knur, który został tam na płycie obornikowej. No ale takie życie. Nie chcieliśmy go tutaj już dawać, żeby im po prostu dał spokój. Żeby sobie też odpoczęły od niego, a on od nich. Jak tam jeszcze dalsze się jego losy potoczą, to zobaczymy. Będziemy to wszystko, że tak powiem, na bieżąco rozkminiać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tematów jest dosyć sporo przy tych świniach do poruszenia, do opowiedzenia. To ja mam w głowie, że tak powiem, tylko po prostu czasowo, niekoniecznie się wyrabiam. Parę osobnych rzeczy i tematów, oprócz prosiętników, tak jak tam właśnie, niezbędnych do tego, ażeby można było świnie pastwiskowo wychowywać od A do Z. No to jeszcze właśnie kwestie ogrodzeń, spełniania norm, przepisów i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego myślę, że powoli dojdziemy, ale jakbyście mieli jakieś dodatkowe pytania odnośnie świń, albo chcieli mi jakiś konstruktywną przypier olkę zaserwować, to też śmiało, nie krępujcie się. Chętnie poczytam. Także tak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału. Koniecznie do udostępniania, jeżeli jest taka potrzeba i możliwość. Do zachęcania innych do oglądania naszego programu i do tego, co tutaj robimy, tak? Czyli do oglądania tego, jak prowadzimy właśnie nasze ekologiczno-regeneratywne gospodarstwo Biofarmakolin, jak tutaj podchodzimy do kwestii zwierząt różnych i jak się to tutaj właśnie u nas odbywa, tak? Także my się też uczymy. Na razie wszystko odpukać bezproblemowo. Zobaczymy, jak będzie dalej w przyszłości. Także to tyle. Bo z dwóch filmów w zasadzie miały być dwa, a zrobił się jeden długi. Ale to nic, następny postaram się zrobić takie około 15 minut, żeby to było po prostu przystępne. Nie zabierało zbyt wiele czasu. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.